Dzień dobry, nazywam się Wioletta Cicha. Zapraszam na kolejne spotkanie ze sztuką z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Artysta, o którym dzisiaj opowiem, to malarz, scenograf, scenarzysta, poeta, pisarz, reporter, satyryk, taternik, narciarz, jeden z twórców legendy Zakopanego. Syn Jacka Malczewskiego, jednego z najbardziej znanych polskich malarzy, czyli Rafał Malczewski w cieniu słynnego ojca. Jacek Malczewski namalował portret nastoletniego syna w 1904 roku na tekturze farbami olejnymi. Obraz jest szkicem, pospieszną notatką w zielono-brązowo-niebieskiej tonacji. Chłopiec jest pokazany w bliskim planie. Pogrążony w myślach, przechodzi ogrodową ścieżką, kierując się w prawą stronę. Twarz Rafała jest poważna, niemal dorosła, a to zupełnie nie pasuje do zbyt małego dziecinnego kapelusza osłaniającego jego głowę. Rafał Malczewski urodził się 24 października 1892 roku w Krakowie. Wczesne lata spędził ze starszą siostrą głównie pod opieką dziadków Gralewskich w Nowym Sączu. Kiedy rodzina Malczewskich przeprowadziła się do willi na krakowskim Zwierzyńcu, relacje Rafała z ojcem stały się bliższe. Rafał obserwował pracę Jacka Malczewskiego, wielokrotnie ojcu pozował, wykonując swoje pierwsze nieporadne próby malarskie. Pod okiem mistrza zaczął malować akwarelami. Chociaż marzył o farbach olejnych, o efekcie delikatnego połysku, tak jak na obrazach profesora Jacka Malczewskiego. Rafał, mimo oczywistego talentu i wsparcia ojca, nigdy nie zdecydował się na artystyczne studia. Z trudem zdał maturę. Decyzje zawodowe podjął w Wiedniu. Od 1910 roku studiował tam filozofię na zmianę z agronomią. Wiedeńskie środowisko, wykłady Zygmunta Freuda, fascynacja twórczością Egona Schiele i górskimi pejzażami Ferdynanda Adlera kształtowały jego gust i poglądy artystyczne. Obserwował też wspaniałe sukcesy ojca na wiedeńskich wystawach. Jesienią 1915 roku Malczewscy wrócili do Krakowa. Prawdopodobnie jeszcze w Wiedniu Rafał Malczewski namalował martwą naturę z czaszką. To wpisane w jednolite, brązowe tło studium odbiega od artystycznego dorobku Rafała Malczewskiego. Wiązane jest z niespodziewaną śmiercią Zofii, jego przyjaciółki, towarzyszki górskich wypraw i pierwszej miłości. Sam otarł się o śmierć we wrześniu 1917 roku. W czasie wejścia na zamarłą turnię odpadł od ściany, roztrzaskując się na głazach pustej doliny jego przyjaciel Stanisław Bronikowski. Rafał czekał na pomoc przywiązany do haka przez 19 godzin. Po tym wydarzeniu zrezygnował z ekstremalnej wspinaczki, wypełniając podjęte zobowiązanie już w tydzień później żeni się z Bronisławą Dziadosz. A już w listopadzie przychodzi na świat ich syn Krzysztof. Rafał Malczewski zamieszkuje z rodziną na stałe w Zakopanem. Mimo że małżeństwo nie było udane, w sierpniu 1921 roku przychodzi na świat córka Zofia. Rafał Malczewski malował w latach 1922-23 portret swoich dzieci we wnętrzu wynajmowanego domu na Kasprusiach. Po lewej stronie widać konia na biegunach, który pojawiał się też na innych szkicach i obrazach artysty. Za nim w tle zawieszony jest jeden z krajobrazów Rafała Malczewskiego. Po prawej stronie kompozycji stoi taboret z siedzeniem obitym czerwoną tkaniną. Na nim szkicowo zaznaczono leży zabawka. Może to lalka Zofii? Dzieci pokazane są frontalnie, na pierwszym planie w centrum kompozycji. Ubrane na biało, siedzą w dość sztywnych pozach na tle zamkniętych białych drzwi. Krzysztof to chłopiec po prawej stronie, z równo przeciętą grzywką. W prawej dłoni trzyma paletę, w lewej pędzel. Po lewej stronie siedzi Zofia. Ręce ma złożone na kolanach, grzywka, podobnie jak u brata, przecięta jest równo nad brwiami. Dziewczynka wygląda na 3, może 4 lata, chociaż w rzeczywistości miała wówczas około roku. W małżeństwie Malczewskich nie układa się najlepiej. Mnożą się problemy, kłopoty finansowe. Z pomocą przychodzi Jacek Malczewski. W październiku 1922 roku kupuje Rafałom dom w Zakopanem, willę Marysin. Jednym z pierwszych malarskich tematów Rafała Malczewskiego były krajobrazy prowincjonalnego miasteczka. To zapamiętane z dzieciństwa widoki charakteryzujące się pewną naiwnością, schematyzmem i brakiem konsekwencji w opracowaniu form przestrzeni. Scenę obserwujemy z pewnej wysokości.
Może z poddasza budynku, z którego mamy świetny punkt obserwacyjny na znajdujący się w centrum otoczony domami ryneczek. Środkową część kompozycji zajmuje pomnik na wysokim cokole. Przedstawia postać siedzącego z książką w ręce mężczyzny i pochylonej nad nim nagiej kobiety. Z lewej strony, tyłem do pomnika, stoi mocno wygięty chłopiec spoglądający za szybującym po niebie jasnożółtym latawcem. Błękitne niebo, kilka akcentów kolorystycznych w postaci zawieszonej na płocie czerwonej poduszki czy żółtego chodniczka ożywiają kompozycję. Mimo dominującej szarości, obraz ma optymistyczno-nostalgiczny, nieco senny nastrój. Po piersi mężczyzny w brązowo-zielonej tonacji jest niezwykle ekspresyjnie malowane pastelami. Kojarzy się zapewne z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. Leon Reynel był jego przyjacielem, literatem i finansistą. Sygnatura Witkacego widnieje po lewej stronie. Znajdziemy tam adnotacje TB, oznaczające w słynnej firmie portretowej typ charakterystyczny portretu, ale bez cienia karykatury. Popatrzmy uważnie na ten portret. Malowało go dwóch artystów. W prawym górnym rogu znajduje się sygnatura Mańkuta, czyli leworęcznego Rafała Malczewskiego. Przyjaciele rysowali na żywo jednocześnie. W czasie 15 minut przy aplauzie ubawionej publiczności powstawał portret, którego cena przyjemnie rosła. Witkiewicza i Malczewskiego łączyła artystyczna pasja, poczucie humoru, ironia, sarkazm. Stanisław Ignacy był jednym z pierwszych krytyków i zwolenników twórczości Rafała. Był synem bardzo znanego malarza, krytyka i teoretyka sztuki, twórcy stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza. Podobnie więc jak Malczewski, dorastał w cieniu sławnego ojca, poszukując własnej drogi artystycznej. Rafał Malczewski należał do elity artystyczno-intelektualnej Zakopanego. Obracał się w towarzyskim kręgu formistów. Dla działającego w Zakopanem Teatru Formistycznego wykonywał projekty opraw scenograficznych. Zanim powstała firma portretowa Witkacego, Rafał Malczewski prowadził już swoją nieformalną firmę pejzażu. Z wielką przyjemnością i łatwością malował górskie krajobrazy. Wykonywane akwarelą szkice przenosił w swojej pracowni w technikę farb olejnych. Pogodne życie to tytuł jesiennego krajobrazu. Kompozycja budowana jest geometrycznymi plamami łąk, pól, uprawnych w pastelowych kolorach. W centrum kadru umieszczone są góralskie chaty o charakterystycznych spadzistych dachach. Nad nimi górują korony drzew w złoto-żółtym kolorze. Kompozycje ożywiają brązowo-rude korony drzew, dopełniają zaś widoczne za domami i na wysoko zawieszonej linii horyzontu zielono-brązowe połacie lasów. Ponad linią horyzontu kłębią się jasne chmury. Na polach widać pracujących ludzi, zwierzęta, układ łagodnych, zachodzących na siebie, przenikających się łuków i harmonijna gama ciepłych barw tworzą nastrój pogody, spokoju. Rafał Malczewski malował góralskie chaty osadzone w pejzażu od początku lat 20. Te obrazy stały się jego znakiem rozpoznawczym. Pejzaż olejny z 1926 roku oparty jest na podobnym schemacie kompozycyjnym, jednak tutaj tło stanowią jasnofioletowe pasma wysokich gór, łagodnie łączące się z niebem, malowanym podobnym kolorem. Skontrastowana z nimi jest partia ziemi, pokrytej zielono-żółtymi łąkami, łanami zbóż. Witkacy zwracał uwagę na przesunięcia kolorów, na niesłychaną skalę barw, którą tak swobodnie operował Rafał Malczewski. Artysta miał wypełnione dni różnymi zajęciami, a jednym z najbardziej ulubionych była jazda na nartach. W swoich wspomnieniach Pępek Świata pisał: w pewnej chwili nastąpiło objawienie, odkryto zakopiańską zimę. Rozpoczął się szał narciarstwa, tarzania się w kopnych śniegach i nawisach, marznięcia na kość po halach i wierchach i rozgrzewanie się. Czym się dało? Piecem, gorzałką, nagim ciałem lub paroma? Tańcem? Rafał Malczewski był członkiem i zawodnikiem zakopiańskiego oddziału narciarzy. Propagował intensywne, wyczynowe narciarstwo. Na obrazie zatytułowanym Zjazd widać mknącego po zaśnieżonym stoku narciarza. Jego sylwetka jest mocno pochylona. Narty przecinają skosem dolną część kompozycji. Spod nart lecą w dół kaskady śniegu. Tło budują ośnieżone partie gór, pomiędzy nimi widać błękitne niebo pokryte delikatnymi białymi obłokami. Obraz jest malowany akwarelami w delikatnej pastelowej tonacji.
Technikę akwareli traktował Malczewski jako rodzaj notatek. Często tego rodzaju kompozycje podarowywał swoim przyjaciołom, znajomym. Rafał Malczewski ceniony za trafne żarty, wciągające opisy, dość intensywnie publikował w zakopiańskiej prasie. Napisał nawet scenariusz do fabularnego filmu Biały ślad, ukazującego historię miłosną na tle pięknych kadrów zimowych gór. Auto na tle zimowego pejzażu należy do najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych obrazów Rafała Malczewskiego. Utrzymane jest w chłodnej kolorystyce bieli przełamanej fioletami i błękitami. Na wirażu wąskiej górskiej drogi, pokrytej śniegiem, pędzi sportowy samochód Bugatti. Takie zestawienie czystej natury i siły maszyny pojawia się często w twórczości Malczewskiego od połowy lat 30. Artysta uważał, że malarstwo powinno opierać się na dysonansach, kontrastach i śmiałym operowaniu czystym kolorem. Rafał Malczewski stronił od artystycznych deklaracji, ugrupowań, ale w 1930 roku przystąpił do Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. Pewna dekoracyjność tej sceny, przejrzystość kompozycyjna mogą się kojarzyć z twórczością artystów tego kręgu. Obraz inspirowany był zapewne rajdami samochodowymi, które odbywały się na trasie do Morskiego Oka. O zakopiańskich wyścigach pisał Kornel Makuszyński. Uroczystość wariacka, zwana rajdem tatrzańskim, wywołuje ogólne podniecenie. Benzyna uderza ludziom do głowy, oszałamia ich górskie powietrze, odreszcze przyprawia groza niebezpieczeństwa. Na jednym z wiraży drogi z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka doszło do dramatycznego wypadku, w wyniku doznanych obrażeń zginął Julian Eismont, poeta, bajkopisarz, tłumacz, porucznik Wojska Polskiego. Na szarym tle górskiego krajobrazu dominuje umieszczona pośrodku jasna plama cyrkowego namiotu. Po bokach widać góralskie chaty. Malczewski użył zbieżnej perspektywy w ostrym skrócie, przedstawiając z lewej strony wóz cyrkowy, a z prawej wejście do namiotu opatrzone napisem Wesoły Amor. Wóz to pewnie cyrkowa kasa. W otwartej okiennicy widać białą zasłonkę. Poniżej okna zawieszony jest niewielki afisz. Tuż przy lewej krawędzi obrazu stoi ławka, siedzi na niej tyłem do nas postać w zielonym fraku i szarym bikornie, kapeluszu kojarzonym z postacią Napoleona. Przy prawej krawędzi obrazu widać maszt ustawiony na schodkowej podstawie. Tonacja przygaszonej zieleni, mocno rozbielonego fioletu, przełamana ugrowym pasem góralskich drewnianych chałup, wpisana jest w szaro-zielony górski krajobraz. Niebo nad górami ma szary, ołowiany kolor. Wystudiowana kompozycja, kolorystyka budują atmosferę uśpienia, bezruchu, pustki. Lewy górny róg obrazu wypełnia specyficznie opracowana korona drzew. Dorota Folga Januszewska, autorka książki Rafał Malczewski, mit Zakopanego, użyła określenia bawełniane drzewa. Krajobrazy Malczewskiego z okresu końca lat 20. i początku 30. cechuje obecność takich właśnie bawełnianych form. Czas bawełnianych drzew oznacza przejście do skupionych, wystudiowanych pejzaży. Obraz zatytułowany po prostu Krajobraz Górski jest taką przemyślaną kompozycją jasnobrązowych, szaroperłowych barw, rozciągających się przed naszymi oczami jak przyjemny kobierzec. Rafał Malczewski w 1932 roku zebrał szereg pozytywnych recenzji. Uznany krytyk Mieczysław Walis poświęcił jego sztuce dłuższy esej. Malczewski wystawia swoje prace na wystawach krajowych, zagranicznych, otrzymuje nagrody, staje się rozpoznawalną postacią polskiej sztuki. Uzyskuje artystyczną autonomię. Rafał Malczewski stworzył swój pierwszy malarski reportaż z uprzemysławiającej się po latach kryzysu Polski po odbyciu podróży po Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim. Artysta stał się prekursorem pejzażu przemysłowego w polskiej sztuce. Obraz Huta Falwa należy do namalowanego wówczas cyklu Czarny Śląsk. Malczewski przedstawia fragmenty industrialnej architektury jako niemal abstrakcyjny układ plam brązów i szarości. Kompozycje porządkują piony wysokich kominów, latarni i metalowych elementów konstrukcyjnych. Dynamizują skosy skrótów perspektywicznych i architektonicznej zabudowy. Wśród rdzawo-brązowych wózków krząta się kilka postaci w ciemno-niebieskich kombinezonach. W tle widać niebo przysłonięte szaro-brunatno-złocistym pyłem, dymem. Scena jest osadzona poza realnym czasem. Przemysłowa architektura pochłonęła świat przyrody
i ludzi, pozbawiając ich indywidualności. Mieczysław Walis pisał o zatraceniu się człowieka wobec własnego dzieła. W 1938 roku Rafał Malczewski związał się z Zofią Mikucką, przyjaciółką, partnerką górskich wypraw. Dla uspokojenia rodzinnych kłopotów opuścił Zakopane. Przyjął państwowe zlecenie na malarskie reportaże z Centralnego Okręgu Przemysłowego. Artystę pociągały nowe źródła inspiracji. Jednym z przewodnich motywów w obrazach tego cyklu stała się znikoma rola człowieka. Tak jak w kompozycji Rurociąg w polu. Figurki ludzi są trudno dostrzegalne, przytłoczone ogromem, zredukowanego do podstawowych elementów pustego krajobrazu. Techniczna konstrukcja imponuje gigantyczną skalą. Rura gazociągu poprowadzona jest skosem od dołu kompozycji do środka linii horyzontu. Przebija się przez puste pola i nieużytki. Obraz różni się od reszty cyklu stonowaną kolorystyką, iluzją przestrzeni opartą na grze koloru i zbieżnej perspektywie. Nostalgiczny nastrój tego obrazu nie do końca mieści się w propagandowym założeniu państwowego zamówienia, a budowa sieci gazociągowych traktowana była przez państwo priorytetowo. Centralny Okręg Przemysłowy był największym projektem wolnej Polski po czasie walki o ustalenie granic i czasie kryzysu. Rafał Malczewski realizuje zamówienie na malarski reportaż z przemysłowego rozwoju kraju. Jego industrialne pejzaże są nowatorskie, lapidarne w konstrukcji, tak jak widok budowy zapory w Rożnowie, jednego z centralnych punktów projektu. Na pierwszym planie, ustawionym od lewego, dolnego rogu kompozycji, widać, jak powstają betonowe konstrukcje. Pracują przy nich ogromne dźwigi, maszyny, których skalę można rozpoznać, porównując z figurkami ludzi, będących zaledwie drobnymi punkcikami. Kształt zbiornika wodnego wyznacza linia łuku, rozpierająca naturalny krajobraz. Przyroda staje się jedynie scenografią dla pracy maszyn. Artysta operuje kontrastami barwnymi. Stosuje intensywny kolor od błękitów, zieleni po jasno-brązowe i pomarańczowe odcienie. Płaskimi plamami buduje nastrój pustki i chłodu. Przygotowując się do tej malarsko-publicystycznej relacji, Malczewski robił fotografie, wykonywał liczne rysunki i szkice, tworzył akwarelowe studia. Gromadził materiały ikonograficzne, na podstawie których malował obrazy, częściowo w plenerze, najczęściej jednak we własnej pracowni. W Mościcach, dzisiaj to dzielnica Tarnowa, znajduje się fabryka związków azotowych. Powstała w latach 1927-1933 z inicjatywy prezydenta II Rzeczpospolitej i chemika, zarazem Ignacego Mościckiego. Rafał Malczewski pokazał w wertykalnej kompozycji dwie monumentalne wieże. Gigantyczny zbiornik po lewej stronie ma błękitny kolor. Przy nim umieścił artysta na stołeczku niewielką sylwetkę człowieka w niebieskim kombinezonie. Wieża po prawej stronie ma kolor pomarańczowy. Jest zbudowana z cegieł, wskazuje na to delikatnie zaznaczona faktura. Pomiędzy wieżami pnie się serpentyna krętych schodów wyrysowanych czarną linią. Czarne są podstawy wież osadzonych na podłodze w kolorze brązowym. Wnętrze ogromnej hali ma niebieski kolor. I w tej kompozycji człowiek stał się drobnym elementem, trybikiem w przemysłowej machinie. Prace Rafała Malczewskiego były częścią ogromnej kampanii propagandowej. Objęte były mecenatem rządowym, zostały pokazane w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie. Ośrodek ten był kojarzony z nowoczesnością i młodymi artystami. Przyjęcie obrazów Malczewskiego było bardzo różne i w dużej części zależało od politycznych poglądów recenzenta. Poszukiwano nawiązań do socrealizmu, niemieckiego realizmu magicznego. Artyście zarzucano ubóstwo środków malarskich, nieudolność. Sam Malczewski tłumaczył, że na jakąkolwiek syntezę brakło czasu i dystansu. Znaczna część przemysłowych krajobrazów artysty została rozproszona w różnych kolekcjach lub zaginęła podczas II wojny światowej. W grudniu 1939 roku Rafał Malczewski, uciekając z okupowanej Polski ze swoją przyjaciółką, partnerką Zofią Mikucką, trafia do Kanady. Dzięki wsparciu polskich dyplomatów wystawia swoje obrazy. Od kanadyjskich linii kolejowych Rafał Malczewski otrzymuje atrakcyjne zlecenie. Podróżuje pociągiem od Montrealu po Vancouver, malując mijane krajobrazy. W widokach gór skalistych i w gęstych lasach Brytyjskiej Kolumbii, położonej na zachodnim wybrzeżu Kanady, odnajduje ukochane tatrzańskie krajobrazy.
Las w brytyjskiej Kolumbii to wąsko kadrowany widok leśnej gęstwiny, pozbawiony widoku słońca. Nasz wzrok prowadzą do centrum kompozycji symetrycznie ustawione szare pnie drzew. Po środku widać pomarańczowy, zwężający się ku górze pień. Jest grubo ociosany, pozbawiony kory. Niżej, przy dolnej krawędzi obrazu, widoczny jest ogromny, porośnięty mchem głaz. Łatwo sobie wyobrazić artystę, jak zasiada tam, patrzy uważnie i zabiera się do pracy. Rafał Malczewski opracowuje powierzchnię obrazu inaczej niż w poprzednich dziełach. Nadaje jej zróżnicowaną, chropowatą fakturę. Malczewski nieustannie tęskni za Polską, za Zakopanem, które kiedyś było dla niego pępkiem świata. W marcu 1957 roku ma udar. Lewa ręka, którą malował, została sparaliżowana. Musi zrezygnować z malarstwa olejnego. Pozostaje mu rysunek, akwarela i praca prawą ręką. W lipcu 1959 roku przyjeżdża do Polski. Powojenna rzeczywistość, byle jakość odbudowanej Warszawy, zniewolenie wreszcie, przerażają artystę. Mit Zakopanego, mit ojczyzny, skrupulatnie budowany obrazami pamięci i optymistyczną narracją znajomych, dramatycznie i ostatecznie legł w gruzach. Z Polski wyjeżdża wcześniej niż planował. Umiera 15 lutego 1965 roku w Montrealu. Portret Rafała Malczewskiego na palecie z 1910 roku jest jednym z wielu wizerunków syna malowanych przez Jacka Malczewskiego. Te często schematyczne, pospieszne kompozycje przepojone są ojcowską troską o zdrowie, nastrój, przyszłość syna. Jacek Malczewski zmarł w październiku 1929 roku, kiedy kariera jego syna nabierała rozpędu. Rafał wskazywał swojego ojca jako jedynego nauczyciela malarstwa. Po wojnie, przygotowując się do wydania książki poświęconej twórczości ojca, pisał: to, co myślałem, że jest moje własne w malarstwie olejnym, które uprawiałem w Polsce, okazało się być czymś pochodnym od tego rodzaju pejzażów Jacka Malczewskiego. Rafał Malczewski budował swoją karierę w różnych dziedzinach, nieoczywistych formułach, stając się trudnym do zaszufladkowania. Mimo że, jak pisał, dorastał w cieniu ojca, to okazał się artystą całkowicie niezależnym. I to już koniec mojej opowieści o twórczości Rafała Malczewskiego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam serdecznie do śledzenia i udziału w organizowanych przez Muzeum Narodowe spotkaniach ze sztuką.